pewną sierpniową sobotę, jeszcze przed świtem, wyruszamy w stronę Szczawnicy. Dzień za nowym sączem robimy sobie przerwy w podróży i jemy śniadanie na przydrożnym parkingu. Tym razem podróżujemy w pełnej obstawie. Są dziadkowie, ciocia, wujek i kuzyni. W takim doborowym towarzystwie zamierzamy tego dnia zdobyć najwyższy szczyt Pianin. Najedzeni, jedziemy dalej, podziwiając widoki na skąpane we mgle Beskidy. A tu już pianiny i piękny Dunajec. Tak docieramy do Jaworek koło Szczawnicy. Stawiamy auto na parkingu i zaczynamy pieszą wędrówkę. Z parkingu do wejścia na szlak mamy około 200 metrów. Zaczynamy od przejścia wąwozu Homole zielonym szlakiem. Cały czas podążamy w górę Ustrycznego Potoku o nazwie Kamionka. Kamionka ma swoje źródła na północnych stokach Wysokiej, a spływając po stronę w urwisku wąwozu Homole tworzy liczne urokliwe kaskady. Laura, Ola, chodźcie. Podczas wędrówki przez wąwóz drużyna pierścienia rozpada się ze względu na nierówne tempo marszu. Przejdziesz? Chodźcie!
jakiego koloru szlaku szukasz? Po kładkach przechodzimy raz na prawą, raz na lewą stronę potoku. Na nowo organizujemy się do Niedumantowskiej, która znajduje się tuż powyżej wąwozu Homole. Tu też znajdują się tajemnicze kamienne księgi, na które się wspinamy. Legenda głosi, że w księgach zapisane są wszystkie ludzkie losy, których jednak nikt nie potrafi odczytać. Kiedy umiejętność tę posiadł pewien stary pop, Bóg natychmiast odebrał mu mowę, aby nie mógł nikomu tego zdradzić. Po krótkiej przerwie pniemy się dalej ku górze. Na chwilę zbaczamy ze szlaku i zwiedzamy Jurybetowską skałę. Udało nam się nawet spotkać Jana Sika. Kolejny już raz dzisiaj przekraczamy potok Kamionkę. Pogoda dopisała aż nadto. W takim upale nie idzie się łatwo. Odpoczynki w cieniu co jakiś czas są mocno wskazane. Mijamy bazę namiotową pod wysoką.
Stąd ponoć niecała godzinka drogi na szczyt. Kolejny odpoczynek w cieniu drzewa. Słucham, Dorotka. Na szczycie. Tam. Idźcie, idźcie. O, pięknie. Ahoj. Uff, jak gorąco. Wchodzimy do rezerwatu Wysokie Skałki i skrzyżowania z niebieskim szlakiem, który poprowadzi nas do szczytu Wysokiej. Bliżej szczytu, tym bardziej strome podejścia. Idź, idź, Dorotka. Widzisz? Następne sali. Siadaj. Wiem, ze wszystkich. Tędy chcę zejść. Ty tak. Proszę? Jak koziczka smykasz. To daj jeszcze się napij od Oli. Od Lały. Ale ja nie powiedziałam się na zmianę. Tak. Na szczęście już całkiem blisko. Udało się. Jesteśmy na szczycie. Przebijamy pieczątki, robimy kilka zdjęć i zjadamy trochę słodyczy, podziwiając widoki. No przebij. Tu czy tu? Zaraz ci pokażę na ulicę. Coś tam widać, dwie takie. Tylko zobacz, jak przybijasz, bo możesz odwrotnie. Ja? Nie, sam nie schodzisz, schodzisz z nami. Więc nie widać. To jest skarb. Radzisz sobie z Olą? Pokaż się. Dorotka, to są te, co ty lubisz? Ale jaki? Schodzenie po śliskim i stromym zboczu nie należy do łatwych. Po zdobyciu szczytu robimy jeszcze ostatnią krótką przerwę na małe co nieco.
już pola na Podwysoką i rozciągające się z niej wspaniałe widoki. Wracamy tą samą trasą do Jaworek przez wąwóz Homole. Trochę się dziś umorusałyśmy. To była męcząca wycieczka. Wracamy ledwie powłócząc nogami. Wychodzimy już z wąwozu Homole i kończymy na dziś. Tak wyglądała nasza trasa na szczyt. Ponoć wejście na Wysoką zajmuje 1 godzinę i 45 minut. Nam tego dnia zajęło około 3. Pozdrawiamy naszą drużynę pierścienia i cudowne pieniny. Do zobaczenia wkrótce.